Witam Was serdecznie na moim kanale Geny Fishing. Jak widzicie za mną moje, w cudzysłowie moje, łowisko sandaczowe, gdzie co roku zaczynam otwarcie, tak samo jest i w tym roku, nie inaczej. 1-2 czerwca, ja już łowię półtora dnia, wczorajszy dzień, dzisiaj do południa. Jakieś ryby tam padły, no ale jak to na rozpoczęciu, nie jest łatwo. Ryby są rozstrzelone po różnych miejscówkach, trzeba ich szukać różnymi sposobami. Co ciekawe, w tym roku na typowy opad sandaczowy reagują dosyć słabo. Niejako przypadkiem, łowiąc szczupaki, złowiłem kilka sandaczy, 2 czy 3, normalnie na wleczoną gumę, pomału reagowały. Przynętą numer 1 jak na razie w tym roku są 12-centymetrowe longinusy Robinsona w naturalnym kolorze. Takie perłowe, z brokacikiem takim koloraśnym, z czarnym grzbietem. Co ciekawe, na te mniejsze 10-centymetrowe już nie miałem wyników, natomiast na te duże jak najbardziej. Żeby Wam tu udowodnić, to są dwie gumy po łowieniu dwudniowym. Zobaczcie, jakie poharatane, bez oka, poklejone. Jedna, druga. Także śladów ryb mają sporo. Do tego stosowałem główki titanium Robinsona o różnej gramaturze, 8, 10, 12 gram, różnej długości, trójki, czwórki. Na koniec oczywiście fluorocarbon 0,30 w tym wypadku, około metrowy odcinek. To tyle jeśli chodzi o gumę, która najbardziej mi się sprawdzała. A oprócz tego łowiłem oczywiście na własne koguty. Koguty tym razem robione na pojedynczych hakach. Oczywiście białe, czarne, lucyferki. No i różowe. Czasami też odpalają, trzeba mieć w pudełku. Nie jest kolorowo w tym pudełku, ale to nie jest choinka. Tu mam kolory, które mi się sprawdzają na tym łowisku, więc nie cuduję. Od czasu do czasu testuję jakiś inny kolor, no ale też jest niepora na testy. W środku sezonu będziemy o tym myśleć. Na razie łowię na takie kolory, jakie mi się zawsze sprawdzały. To tyle jeśli chodzi o przynęty. Lędeczki, no to mój Batsonik z powieszonym stradikiem. Do tego druga wędeczka, którą łowiłem do tej pory. To jest MHX z harami Robinsona. Natomiast jakieś dziwne dźwięki zaczynają dochodzić, więc drugą część dnia dzisiejszego będę łowił właśnie na Batsona. Na jednej, na drugiej wędce są pletki 0,15. Więc nie przedłużając, zapraszam na film. Film zmontuję generalnie z samych holi, samego wypuszczania, bez jakiegoś tam zbędnego gadania. Wiadomo, że nie wszystkie hole udało się nagrać od samego początku, czyli od strzału, szytówki, no bo kamerka często jest wyłączona, no bo to nie ma takiej możliwości, żeby mieć tyle baterii, żeby przez cały dzień mieć włączoną kamerkę. Kto kręci, to wie jak to jest. Więc często włączona jest dopiero wtedy, kiedy jest hol. No niestety tak to jest. No ale zobaczymy, co się da skręcić, także nie przedłużając, zapraszam na otwarcie 2023 sandacz Hejka. Spróbujemy na takiego przybajerowanego wasabi. Zobaczcie, zamiast sandacza taki obślizgun. Myślałem, że będzie pierwszy kontakt z sandaczem, a tu niestety szczupak. Taki 62 cm. Zobaczcie, jaki fart. Ryba się wypięła z pojedynczego haka, z koguta, akurat w podbieraku.
duży sandaczyk, ale jest. I woda. Czy na płciznach są? Czy ten akurat był? Sandaczyk na longinusa. Nieduży, przynęta większa jak on. Ale uderzył. Woda. Opa! O, i wytrzepał. Wytrzepał longinusa pod bieraku. Taka 60 na longinusa, przyłów, no i do wody. Jest. Oj, ten będzie ładny. Będę mi w kotwicę nie wlazł. O, jaki sandacz. Piękny sandacz. Zobaczcie, jaki zander. Piękny. Pokaż, kotku, co masz w środku. O, otworzył. Longinus siedzi w środeczku. Kolejny raz się nie zawiódł. No zobaczcie. Taka ryba. No dzisiaj najładniejszy. No taki
66 cm. Piękny okaz. Zobaczcie po kilku małych sandaczykach. W końcu się trafi ładniejszy. Taki byczek. Także 1 czerwca otwarcie uważam za rozpoczęte. Puszczamy rybkę. Taki sandaczyk znowu wziął na longinusa. Nieduży, ale jest. Woda. Jest kolejna ryba. Kolejny sandaczyk. Ten jeszcze ma czarne ubarwienie. Przynęta w pysku. Longinusik. No i taka rybka wraca do wody. Ciekawe jest to, że dzisiaj sandacze nie preferują opadu, tylko klasyczne łowienie, czyli klasyczne prowadzenie przynęty tuż przy dnie. Gumy, a z podbicia jakoś nie reagują. Wyczaiłem to przypadkiem, pływając za szczupakiem. A tu jednak im pasuje prowadzenie takiej przynęty dzisiaj, leniwie, w pobliżu dna, jednostajnym tempem. No to są ryby, trzeba się dostosowywać do ich preferencji. Bo jak się łowi schematycznie, to jest tak jak przez 3 godzinki, że ciężko było pranie. A tak coś się łowi. Thank you.
szczupły. O! Szczupły, no. Co? Tak. Zębatego mamy. No i wypluł. A miał za końcówkę. No taki szczupaczek. Ze 60 parę. Zaraz go zmierzymy. No 65 cm. Szczupak 65, no i do wody. Nie był duży, wypluł mi longinusa, całe szczęście. Co to było? Zobaczcie, jaka łuska. Co to za wielki zwierz musiał być. Myślałem, że drapieżnik, a tu musiałem zawadzić jakiegoś amura. Mamy rybę. Jest smoczysko. Mamy zandera. Jest sandaczyk. Tym razem wziął na koguta. Takiego z pojedynczym hakiem. Taki nie za duży, ale myślę, że z 55 ma. 57. No i puszczamy rybę z wody. No i trafił się sandaczyk, taki 57, właściwie w samo południe. Właściwie to zobaczymy, która godzina? 11.04. Czyli właściwie o takiej godzinie, gdzie już raczej nie biorą. A jak się trafiają, to z reguły te największe. No ten akurat nie był za duży. Ale fajnie, że się trafił jeszcze o tej porze. Właściwie to przeczekuję na wodzie do godziny tak 14-15. Spłynę jeszcze do bazy. Wezmę z powrotem dłuższe spodnie, bluzę pod wieczór. No i bardziej się nastawiam na popołudniowe jeszcze wieczorne łowienie. Najważniejsze, żeby nie wiało.
gruba ryba. Ło, jest sandasz. Ten taki 60. Mierzymy. O, taki 62 cm. Ładny sandacz. No i do wody. Ryba spadł, ale była ładna ryba. To są właśnie pojedyncze haki. Ryby spadają. Jest smoczysko. Takie smoczysko. Koguta zażarło. Taki 60, tak, kolejny. No przez parę godzin nic się nie działo. W końcu zażar. Cm. Ładny zanderek. Poszedł. Głęboko zażar koguta. No i niestety troszkę ucierpiał.